Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W tym odcinku odpowiem na jedno z pytań, które bardzo, ale to bardzo często zadajecie mi pod moimi filmami związanymi z fotowoltaiką. Pytacie o naszą instalację, kiedy nam się zwróci, ile w to zainwestowaliśmy, no i czy to warto inwestować w fotowoltaikę, czy też nie warto inwestować. Odpowiedź podzielę na dwa etapy. I to będzie moja subiektywna odpowiedź, nie jest to jakaś porada inwestycyjna. Uważam, że jest pewna grupa ludzi, którym się nie opłaci inwestować i jest pewna grupa, którym opłaci się zainwestować w własną instalację fotowoltaiczną, bez względu na to, jakie będzie obowiązywało prawo energetyczne w Polsce. W mojej subiektywnej opinii instalacja fotowoltaiczna nie będzie się opłacała przede wszystkim ludziom, których nie stać na to, aby to sfinansować z własnej kieszeni oraz tym ludziom, którzy widzą w instalacji fotowoltaicznej opcję na to, aby zarobić jakąś kasiora, aby mieć z tego jakieś pieniądze, bo no niestety tak nie jest. A teraz komu się będzie opłacało zainwestować w własną instalację fotowoltaiczną? Po pierwsze, jeżeli jesteś w stanie sfinansować sobie taką instalację z własnych odłożonych pieniędzy, nie musisz zaciągać długów, kredytów, to już jesteś wygrany, bo jedna kilowatogodzina obecnie w Szczecinie, gdzie ja mieszkam i gdzie prowadzę swoją firmę, to jest troszeczkę ponad 80 groszy. Mówię o 1 kWh razem z przesyłem, ze wszystkimi opłatami, które znajdują się na fakturze. A pamiętam, jak w 2004 roku to pierwsze rachunki, jakie płaciliśmy, to było po 27 groszy za kWh. Czyli widzicie, że obecnie mamy 81 lub 2, nie pamiętam dokładnie, było kiedyś 27, czyli blisko trzykrotnie wzrosły nam koszty zakupu energii i jest to tylko i wyłącznie na przełomie ostatnich 17 lat. Trzeba założyć, że energia będzie rosła, więc jeżeli masz na koncie na 0,1% trzymać kasę na poziomie 20, 30 czy 40 tysięcy, to na pewno nie da Ci to takiej oszczędności jak to, że wyprodukowaną kilowatogodzinę zużyjesz sobie sam, bo jeżeli sobie wyprodukujesz na przykład 1000 kWh i zużyjesz je w tej samej chwili, kiedy je, załóżmy, wyprodukowałeś, czyli będziesz miał taką konsumpcję na bieżąco, no to w moim wypadku oszczędzasz coś na poziomie 800 zł. To teraz to już jest matematyka dla tych, co lubią. Ile trzeba mieć kasy na koncie na oprocentowaniu 0,1%, aby dostać po podatku belki tych pieniędzy, żeby Ci zostało 800. No niech to będzie zagadka tego odcinka. Ale taka mała instalacja jak moja na przykład, to jest 7 kWp, taka maksymalna moc, z jaką może pracować ta instalacja. W naszym wypadku jest to instalacja niedoszacowana, bo będziemy ją rozbudowywać jeszcze więcej, ale czekamy na zgody co do pewnego projektu, bo rozważam postawienia słupka takiego do ładowania pojazdów elektrycznych przed moją firmą Świat Akumulatorów w Szczecinie na Gryfińskiej 106 i wtedy będę ją rozbudowywał o kolejne 30, może nawet 40 kWp, ale to jeszcze jest na etapie planowania i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętaj, że to jest moja subiektywna opinia i bez względu na to, jak będzie wyglądało prawo energetyczne, jeżeli wyprodukujesz sobie w skali roku i zużyjesz na bieżąco 3, 4 czy 5 tysięcy kWh, to będą te kWh, których nie będziesz musiał kupić. Na przykładzie, realnym przykładzie miejsca, w którym ja prowadzę swoją firmę, mamy swoje biura i wszystko, tam zużywamy w okolicach 10 tysięcy kWh w skali roku. Weźmy połowę z tej cyfry, czyli jeżeli byłbym w stanie na bieżąco zużyć w okolicach 5000 kWh w skali roku, to zakup tych 5000 kWh kosztowałby mnie coś w okolicach 4000 z Enei, bo Enea jest dostawcą energii elektrycznej u nas w Szczecinie na ulicy Gryfińskiej 106, gdzie mieści się siedziba mojej firmy Świat Akumulatorów i te 4000 zł należałoby potraktować jako taką kwotę bazową, która pozwoli mi oszczędzać. Jeżeli na naszą instalację fotowoltaiczną wydałem w okolicach 20 tysięcy, bo rozmawiamy mniej więcej o takiej kwocie. Tyle mnie kosztowało zakup modułów fotowoltaicznych, zakup falownika, tych wszystkich kabli, te podłączenia, czas, który w to poświęciliśmy, kosztowało nas to 20 tysięcy złotówek, to robiąc to samemu, jedynie do podłączenia wynająłem fachowca, wynająłem elektryka, który podłączył nam to zgodnie ze sztuką, zrobił projekt, upewnił się, że wszystko, co zrobiliśmy, było ok. To w moim wypadku przy takiej szybkiej kalkulacji wychodzi na to, że ta instalacja zwróci mi się za około 5 lat. Przy założeniu, że utrzyma się te 80 kilka groszy za kilowatogodzinę. Zakładam i wiem, i jestem pewien, że energia na pewno nie będzie tanieć, więc ten potencjalny okres, kiedy zwróci mi się ta instalacja, pewnie będzie się skracał. A teraz słucham Waszych opinii. W komentarzach pod spodem napiszcie, jak Wy patrzycie na inwestycje w fotowoltaikę.
Jeżeli odcinek się podobał, pamiętaj, aby zostawić lajka. Jeżeli tematyka kanału Mr. Akumulator Ci odpowiada, pamiętaj, aby subskrybować, aby nie ominąć żadnego odcinka. Serdecznie pozdrawiam, tym razem z Karkonoszy. Trzymajcie się. Cześć.